Dzień dobry, deszczowa niedziela. To się może wezmę za projekt skrzynki. Taki powerbank, skrzynkę energii. Stacja zasilania. Mocnej roboty. Czyli jak to będzie wyglądać? Tak, potrzebuję jakąś skrzynkę narzędziową. No to troszkę jest za mała jednak. Ona ma takie wymiary 360 na 195. I 183. Tutaj jest skrzyneczka, jeszcze raz rzut oka. Tu włożę ogniwa. A pakiet będzie taki 4S18P. Bo taki wejdzie. Nic więcej nie wymodzę, chociaż bym chciał. Niestety trochę brakuje, ale to i tak wystarczy. To będzie tylko zasilać webasto, tak naprawdę. Do tego robię specjalnie. Tu już mam jakieś wstępne ogniwa przygotowane. Będę ich potrzebował. 70... Ile? 72. To wybiorę najlepsze z najlepszych. To z tego, co ostatnio kupiłem. Baterie, to z nich może wezmę. Mam jeszcze jakieś inne starsze, ale... Przy okazji zobaczymy, jak to cenowo wyjdzie, bo mam tam podsumowanie, wszystko. I tutaj, ile taka stacja może kosztować. Tu pakiecik, już zaraz będę. Czyli co pierw robię? Sprawdzam napięcie po leżakowaniu. Będę wkładał ogniwa. Można miernikiem zwykłym, ale to będzie mi lepiej tym sprawdzać. Jeszcze jakbym to założył. Super. 4,14 jest ok. Tylko że to pojemność trochę mała, 2096. Do pudełka i tak wszystkie sprawdzę. Ogniwa mam posprawdzane, no fajnie napięcia. W sumie żadnego, jedno było co miało poniżej 4 z tych wszystkich. A te co o większej pojemności, to tak mniej więcej 2300 się i więcej. No tam parę było troszkę w granicy. 2300, teraz wchodzimy repak i zrobimy tak jak należy. Patker i będzie trzeba wszystkie ogniwa wprowadzić teraz w pojemności. Mam wpisane, dodaję dodal cells, seria to będzie 4S, ile mówiłem? 18P, no minus 3,7 damy. I mamy 44 Ah. 650 Wh. Wystarczy. Dobra. Teraz pakietujemy. Pokazałem to kiedyś, nie będę za każdym razem. To samo nagrywam. Mam porobione. Kontaktory naklejone. Tak mogłem dać pakiety, to by wlazły dwa. Spokojnie. No dobrze, na razie zrobię jeden, a najwyżej kiedyś dorzucę taki sam. Dobra, pakiet pozgrzewany. No małe babola zrobiłem. Chciałem robić tak jak pod magazyn, a nie 4S. Ale jeszcze się w porę kapłem. Czyli nie było zgrzewania taśm ani nic. Może jeden kawałeczek musiałem zagrać, ale to
się opamiętałem. Tak nieraz jest. Jak się nie myśli, co się robi. No dobra. Teraz zgrzane i będę to przewody puszczę. Na plus, na minus. I działam dalej. Przewody mam porobione, tu minus, tu plus. Puściłem po dwa, szczególnie tu mi zależy na dwóch, bo jeden będzie szedł przez BMS, a BMS słaby, tylko 10, nie, 20. A drugi bezpośrednio z baterii, nie wiem, jakieś awaryjne sytuacje, odpalenie auta, chociaż nie chciałbym za bardzo odpalać z tej, ale jak nie będzie wyjścia, to będzie trzeba. Skończyłem walizkę na prąd. No, estetyka trochę kuleje, jak to u mnie. To tak krzywo jest. To w miarę nawet ładnie wyszło. Ten trochę też krzywo. O, to tak go. Trochę lepiej. I tutaj tu. Tu jeszcze nic nie ma i chyba nic nie będzie. Czyli tak, po kolei zacznijmy. Pojemny znamy. 40 par godzin. Napięcie 16,7. Najważniejszy wtyk to ten, bo będzie do webasta podłączony. A tu sobie zrobiłem ładowanie. Chociaż tak naprawdę pod jednym by mógł być, ale sobie zrobiłem osobno. Tu co jest? Tu będę sobie sprawdzał napięcie. 16, 8, 7. Tu jest tak. Co mamy tu? Tu miała być latarka. Ale coś tak słabo świeci, coś się spieprzyło. Chwilę świeciła i się chyba spaliły diody. Mogę zmienić to. Ale nie wiem, czy będę wymienił. Ewentualnie usunąć coś innego. Włączę. Tu mam to samo. A czemu tu i tam? No bo jak tu mam USB. Więc nie będę trzymał przycisku. A tu mam tak szybkie sprawdzanie. Tylko pyk, patrzę napięcie od razu. Tak, a tu muszę podnieść, wcisnąć. Działa. Zobaczymy, czy ładuje telefon. Wbite, wbite. Włączamy. Jest ładowanie. Ładuje telefon. Czyli działa. Dobra, włączę. No się może też przydać. Co jeszcze tu? A to zrobiłem drugą latarkę. Na takiej wigni, na szybko. No ta to świeci. Z lampki solarnej. No taki wichajstek to nawet. O matko, po ciemku będę mógł włączyć, nie będzie problemu. Tak by wyglądało. Jeszcze zajrzymy do środka. A może bez cięcia. Tak to wygląda w środku. Kabli, kabelków. Nasrane. Oczywiście BMS jest. No taki mały. 4S to 10, znaczy 20. 20 rozładowania i 10 ładowania. No chyba widać, chociaż szóstkości nie łapie, ale tyle jest. Tak by wyglądało. Tu na razie gąbka, żeby nie latała bateria. Ale wejdzie drugi pakiet, już BMS-a zamówiłem, chyba zrobię jeszcze jeden. Wcisnę i będzie zdwojona pojemność. Zobaczę, jak się będzie ten zachowywał. Nie mam żadnej wagi, ale no nie jest to ciężkie. Palcem małym mogę podnieść bez problemu. To ciężko powiedzieć ile. Tego nie wiem, czy będę dokładał. To fajnie było nosić. No nie jest, no myślę, że z tym drugim pakietem można śmiało iść. Nie jest problem. A takie trochę przykrzywia go. Nawet może i lepiej był. Chyba może jeszcze jeden. To już szybko pójdzie. Do rzucenia. Kilka słów podsumowania.
No chyba tylko mają sens takie baterie, jak ktoś nieraz robi, widzę na tych AGM-ach kwasowych. Masakra taka. Waliska. To waży tyle, to pierdziela się tym cud. Zresztą chyba każdy, kto tam, nie wiem, już jakiś akumulator, to wie, ile sam akumulator waży. Go wpierdzielić. Podałem tu rozmiar. Co tu by wlazło? 36 na 19. Lady na akumulator 30 amperów, nic inny by nie wlazł. Tu jakieś siódemki, może dwie, albo by wlazły. Trzy może, no nie wiem. Chociaż on, ta siódemka jest taka, no chyba ze dwie może. Dobrze by poszło. Tego tylko litowe jakieś kopić. To nie ma sensu. No nic, działa. Zobaczymy później jeszcze pod webasto, jak będzie działać. Jeszcze muszę ładowareczkę zrobić. A zrobię zwykłego laptopa. Taką chyba mocniejszą, nie wiem jaka najmocniejsza była. Powinien w miarę ładować, no. W miarę szybko. To było na tyle. Dzięki za uwagę. Taka walizka na prąd. Myślę, że fajna rzecz. Oczywiście można sobie zrobić dowolnie, jak tam kto chce. Mi chodziło głównie o webastów, tak? Nawet to USB mi jakoś tak mocno niepotrzebne, ale jak już kupiłem miernik, to z tym. Lampka, no też się przyda, jakaś, nie wiem, awaria samochodu, to w samochodzie będzie. To zawsze można postawić, sobie oświetlić, coś tam robić, nie wiem, koło zmienić czy coś. To jest fajna rzecz. Co tu jeszcze? No przetwornica, 220, ale mi niepotrzebna. To mogę podłączyć pod wtyk i osobno. Jak będę już tak bardzo chciał, przetwornicę. To tak mogę zrobić, nie wiem, panel solarny też można zrobić, jakiś regulator dorzucić, ale po co mi to, jak mam 5 kW pika i magazyn duży, no to będę sobie ładował z magazynu i tego. Dla mnie bez sensu jakimś tam panelikiem ładować. Ale każdy ma sobie pod swoje potrzeby zrobić, co tam uważa. Coś pewnie jeszcze też dorzucę, tylko nie wiem, pomysłu. Jakieś radyjko, nie radyjka są, no, gdzieś na pikniki czy coś można radio dać. Tą lampkę chyba wypieprzę i to ma podłącznik, mogę coś dać innego, jakiś moduł, coś pomyślę, bo tam chyba zostawię lampkę i starczy, bez sensu, tą wypieprzę. Dobra, tyle by było, dzięki za uwagę, do następnego, cześć.